Hej kochani, jeszcze raz. Mamy godzinę 10:55. Przy tym jak tak wcześnie wstaję, to nie wierzę, jak czas wolno leci. Nie no, ale ogólnie to czas bardzo szybko leci, ale dużo więcej mam czasu. Ja rano wstałam sobie i od razu umyłam sobie podłogi i tak dalej. Ogólnie jest taki lekki nieogar w domu, ale to wiecie, no jak się żyje, to tak jest. Nie ma idealnie, co tak jesteś, tak jesteśmy prześwietlone. No moja niunia to jest mamunia. Antosia nie mamy. Właśnie moja mama była u nas po maści, bo no mojemu tata boleśnie wysypało i... No, potrzebowała czegoś mocniejszego, bo go bardzo to boli. No i Antoś pojechał z moją mamą, a my potem z Laurką pojedziemy po niego. Tak pomyślałam sobie nawet, że może bym się zebrała z Laurą i pojechała do galerii, ale z drugiej strony szkoda mi pogody, bo jest mega fajnie i wolałabym może skoczyć po południu. No, tak myślę, że chyba raczej skoczę po południu. Chociaż szkoda mi trochę tej pogody właśnie. Fajne, a znowu też jak mąż później wraca, to nie wiem, Luśka, skoczymy do galerii? Razem? Co? Zostawiły, jak Anton... Anton... Laura zamiast Aston mówi Anton i ja teraz też, tak? Jak Aston pójdzie na drzemkę, bo pewnie niedługo, jak o dziecku mówię, ale on tak ma, to Astonek pójdzie na drzemkę, a my byśmy skoczyły do Oświęcimia i później po niego tak zrobimy. Załatwię buty Laurce. Co? Laurca? Laurcia? Da. No, a Antosia bym później wzięła. Albo bym mu kupiła po prostu. On potrzebuje rozmiar 29. Myślę, że będzie dobry. I też bym mu wzięła sandałki, a najwyżej bym mu pojechała i wymieniła na mniejsze. A Laurce bym przymierzyła. Antoś ma już, wiecie, stópki. Antoś ma już stópki rozwinięte. Fajnie, więc... Nie wiem, mam jakieś omamy. Antoś ma już stópki rozwinięte, więc... I wiecie, bardzo ładnie chodzi i tak dalej, więc... A poza tym miał te same sandałki w tamtym roku, więc jestem pewna, a Laurce bym przymierzyła. Chyba się przejedziemy, co? Dobra, ogarniamy się, jedziemy. Nie patrzcie na bałagan, ogólnie ubrałam sobie tą sukienkę, bardzo ją lubię. Bardzo się dobrze w niej czuję, mega się dobrze w niej czuję. Ja ją kupiłam w tamtym roku, ona ze Stradivariusa. Ma takie piękne guziczki, na pewno ją kojarzycie ze zdjęć z Instagrama albo w ogóle z vlogu. No, muszę sobie jeszcze kupić takie sukienki właśnie. Muszę znaleźć ten dzień, wiecie, ja muszę mieć impuls, usiąść przed komputerem i sobie coś poszukać. Ja zazwyczaj jeżdżę na zakupy do sklepu, ale teraz jakoś, nie wiem, poszukam sobie coś w internecie. Zawsze można odesłać, a nie mam tak czasu latać po sklepach, a jadąc tu u nas w Oświęcimiu, no to musiałabym odwiedzić, chcąc odwiedzić te sklepy, które chcę, to musiałabym odwiedzić dwie galerie, no a nie mam na to za bardzo czasu, a popołudniami mi się nie chce, więc zrobię to pewnie przez internet, ale ta jest super i ekstra się w niej czuję. No. Ja mam najgorsze to, że wiecie, niektóre ciuchy S-ki, a niektóre M-ki, bo znowu tu mam troszkę i... Niektóre by były fajne jako S-ka, w sensie tutaj, to jest chyba, nie wiem nawet, czy to jest M-ka, czy S-ka. S-ka chyba była za wąska tutaj, już nawet nie wiem, ale jaki to mam rozmiar, ale różnie z tymi rozmiarami bywa, no i ubrałam sobie te moje klapeczki. Może też sobie coś popatrzę na jakieś klapeczki chociaż, no. I jedziemy. Laurka jest ubrana, wsadzam ją do auta i szybko, mam nadzieję, to załatwimy. Tu mam już torbę, tu pranie leży, ale na razie mi się suszy i puściłam pralkę na czyszczenie. Także, bo już taka czuć z niej nieprzyjemnie. I biorę te koce, jadę je jednak oddać. No i mam nadzieję, że załatwimy wszystko. Dobra. To które? Te? Te. Czy te? Te. No te ci, mi się te bardziej podobają. Jeszcze są Laurcia te. Ale mi się te podobają. I te mi się podobają. Te ci lepiej piętę trzymają. Ja te. Wszystkie? Bierzemy? No chyba, popatrz, te mają taką miękką tą piętę. Fajne są, bo tu mają...
tą gumę. Ale tu są miękkie, a tam znowu są bez palców, ale te laurcia weźmiemy. No zobacz, takie nóż. Nie będzie ci ciepło w nóżki. Pokażę wam, tak wyglądają te sandałki laurki. Między tymi, które widzieliście, a tymi była różnica w cenie. Tamte, które widzieliście, oprócz tych, to były butki, które miałam, weź tą nogę, upatrzone dla laurci wcześniej. I widzieliście, były bardzo fajne, tu z przodu miały taką gumę, więc dziecko nie zniszczy tak szybko tych przodów. No Antoś ma takie, Antoś miał też takie, znowu źle ubrałeś. Popatrz, gdzie masz piętę. Musisz cofnąć nogę do tyłu i dopiero sobie zapiąć. Znowu ubrałeś tym rzepem? Tylnim? No i zobacz, jak sobie pociągnąłeś nogę do przodu. I one bardzo fajnie się u nas sprawdzały. No i ogólnie wzięłabym tamte, gdyby były dobre, ale one nie trzymały tak laurce dobrze nogę. Musiałabym mieć rozmiar 23, a rozmiar 23 miała na styk i pewnie za miesiąc byłyby za małe i one jej trzymały, a już 24 były dobre tutaj, ale znowu były mega szerokie. No i zdecydowałam się na te. W sumie przypadkiem wzięłam pudełko, mówię, jakieś przecenione. Ale myślałam, że to inne, które były wystawione i zobaczyłam, że bardzo ładnie to wygląda i kosztowały 69 zł, więc wiedząc, jak laurce szybko noga rośnie, stwierdziłam, że bez sensu przepłacać. I te fajnie trzymają piętę, to są z Lasockiego. Będzie miała super, jeszcze kupiłam jej jedne, to wam pokażę, no i parę rzeczy jeszcze kupiłyśmy, ale to wam później pokażę, a jedna Antosia musimy wymienić na większe. No, jedziemy. I zobaczcie, kupiłam biegówkę Laurce. W domu ogląda piosenki. Śpi. Taką biegówkę kupiłam Laurce za 119 zł chyba, przecenioną ze 169. Super jest. Fajna, taka prawie dla Laurci. Laurcia sobie będzie śmigać fajnie też na rowerku. Fajną ma. W Martesie kupiłam biegówkę. Przypadkiem nieplanowany zakup. To znaczy planowałam, ale nie dzisiaj. No ale fajna. Matka sobie kupiła tylko okulary. Takie w CCC za 30 zł. Miałam kupować sobie takie lepsze okulary już, wiecie, z polaryzacją, z Polaroida albo z czegoś, ale mam tamte z Solaną w razie W, a przez te bardzo fajnie się patrzy. Powiem wam, że poza tym, że na słońce w męża lepiej się patrzy, to kosiarz tam chodzi i kosi. Uparł się 30 zł i kupiłam sobie portfel w Pepco z takim, bo nic mi nie wchodzi do tej torebki małej, a teraz dzieci już są starsze, więc nie noszę pieluch, nic takiego i ten, ale zaciągnęłam sobie sukienkę, nie wiem, czy to widać, nie wiem gdzie i kiedy, czy była już zaciągnięta, czy co. Jedziemy wymienić Antosia butki. Widzieliście, jakie ma? Ładne, tamte są dobre. Antek, co ty robisz? Dobra, jedziemy, bo mu wali na dekiel. Stoimy na stacji. Ten moment, kiedy są trzy stanowiska wolne. Pani tankuje benzynę, a wjeżdża tam na jedyne stanowisko, na którym jest gaz. Ja wiem, że może, przecież nikt jej nie zabroni, no ale... Tak by pomyślała może trochę, że ktoś inny chce zatankować gaz, a nie może skorzystać z tych innych trzech stanowisk. No, tak myślę, że to nie wymaga jakiejś umiejętności głębokiego myślenia. Antosiu, nie mogę, bo pani stoi przed nami i idzie zapłacić. Muszę poczekać, aż odjedzie, bo ja muszę stanąć tutaj. Irytujące to jest trochę, że wiecie, no bo to jest taka błaha sprawa niby i tak dalej, ale komuś może się bardzo spieszyć, na przykład do pracy, a ktoś, kto ma trzy inne wolne stanowiska i gdzie może zatankować benzynę, staje tam, gdzie jest gaz. Co? Nic mi nie wystaje. Antek, ty jest. No, może został z Laurcią, kosi, Laurcia oglądała sobie piosenki. Ja może zdążę wam pokazać te buty Antka, które idę wymienić i chyba wymienimy na granatowe, bo nie było 20. Wzięłam mu czerwone, ale... O, takie. No, ale wymienimy na granatowe, skoro będzie, jakby były.
No to te już pokazywaliśmy. I tamte będą takiego samego koloru, mogą być? Dobra, czekamy i podjeżdżamy. Może cerwone? No to nie ma, dość zastanowisz się w sklepie. O ile zobaczymy, jaki, z czego będzie rozmiar. Ok? No dobra, no. Granatowe są też. Jeszcze możemy przymierzyć takie z Kroksa są. No, no to przymierzysz sobie. I zobaczymy, wymienimy. Dzień zakupów dosłownie. Musimy ściągnąć. Zamknij się. Zapnij się, o to mi chodzi. Wymieniliśmy buty. Kupiliśmy takie czerwone z Adidasa. Nie wiem, czy wam pokazałam. Wymieniliśmy na Crocsa, bo powiem wam, że to jest Adidasa. Tu się nie da tego dziecku na nogę dopasować. 30, 31, cały czas mu palce wychodziły, bo strasznie tu były do przodu. Wzięliśmy takie z Crocsa, gdzie miał super przy domu i w ogóle na jakieś spacery, nad wodę samą bym sobie takie kupiła. Ale mi nie stać. No. Buty wymienione. Cena ta sama, więc nie dopłacaliśmy 99,90 za trochę gumy. No ale... Okej, okay. Kupiliśmy... Antoś, nie rób tak! Miałam sobie kupić żel i primer, nie wiem. I top do paznokci. Nie kupiłam. A przydałoby mi się już zrobić, naprawdę. Nie chciało mi się już wracać. Oczywiście o wszystkim myślę, tylko nie o sobie. Od razu, zaraz jedziemy, Antoś, czekaj. Pokażę wam, co kupiłam Astonowi. Do czyszczenia uszu preparat. Do nową obrożę. Mogłam mu od razu taką większą wziąć. Tą samą, z tej samej firmy. Wzięłam mu taką niebieską. Była jeszcze taka zielona, ale i tak w trawie bym jej nie widziała. I pomarańczowa, więc wzięliśmy mu taką. Może będzie się lepiej rzucał w oczy, bo on się tak zlewa z otoczeniem. No i kupiliśmy linkę treningową. Mieliśmy, no, smycz taką treningową. Mieliśmy wziąć... wzięliśmy... ile? 5-metrową. Wystarczy. Były dziesiątki, piętnastki... Nie, mi się wydaje, że nam wystarczy. No i wzięliśmy mu taką kość do zabawy, do gryzienia. On wszystko gryzie. A mówiłam, że Aston Antek obgryza tyńki. A ta jest z dodatkiem. To jest tak, 100% suszona skóra wołowa, bo były wieprzowe, a Aston ostatnio mi porwał kość z zupy, taką, wiecie, bez dodatków. Czysta, wygotowana kość i mu zaszkodziło. I co tu jest? Suszona skóra wołowa, składniki białko surowe, tłuszcz surowy, włókno surowe, popiół surowy, wilgotność 14%. Aha, i ona jest nie, z dodatkiem wapnia. Dasz. No, miałam, mnie dasz spróbować. Będę chciał chrupek dla psów próbować w sklepie. Dobra, jedziemy. I za tą dałam 29 zł, ale będzie miał ją bardziej na szyi, będzie ją bardziej czuł. No, także tyle. Bo tak tu mamy tą. Ona ma gdzieś, nie wiem, 2 metry, a tamta 5, także jest różnica. A ta, jak będzie już umiał chodzić i tak dalej, też się przyda. Dobra, jedziemy. Wow, odjeżdżaliśmy. Co? No nic, jedziemy do domu i pokażę wam jeszcze resztę, co jeszcze kupiliśmy. Buty Laurki wam pokażę, też kupiłam mi takie spumy, kule kupił sobie Antoś, babci kupiłam taki taboret z Pepko pleciony, bańki, no. I jeszcze to. No, Laura mnie naciągnęła na torebkę z Pepko i okulary przeciwsłoneczne. Właśnie teraz zobaczcie, wjeżdża zdjęcie damy. Rozwaliło mnie to zdjęcie, gdzie mam klucze? No i teraz akcja. No, mysza mi rozwaliła, na początku wzięła do ręki. Takie w kształcie, wiecie, noże z kocimi takimi uszami, takie różowe, ale za duże, kupiłabym jej je, ale za duże je miała, no i trochę ją namówiłam na te drugie. No, przynajmniej te jej nie będą spadać. No gdzie ja dałam Antoś klucze? Zaraz się tu usmażymy. Nie wiem. Ale są, dobra.
Bo miałam Astonowi kupić gumową obrożę, ale powiem wam, że poczytałam i dla większych psów potem to nie jest dobra i myślę, że miałby ją jeszcze za szeroką, bo to była taka regulowana, a z tych takich, wiecie, zapinana jak pasek. A te cieńsze, które znowu by były dobre, to no, taką cienką ma, a chodziło nam o grubszą, więc wzięłam tą, to było najlepsze rozwiązanie. Fajne są te smycze, to są Zolux marka. Te obroże smycze też są fajne, ładne w ogóle takie rzeczy. Jest dobrych materiałów zrobiona, także szybko wyschła, jak wyprałam tamtą obrożę mu. Bo to też trzeba prać, prawda? Bo na tym się bakterie i różne rzeczy niefajne zbierają. A stąd dużo chodzi w obroże ze względu na to, że no ja jak go gdzieś wypuszczę i go chcę przywołać, go chcę na przykład przytrzymać jak lata bez smyczy, a bez smyczy właśnie, no to nie będę go chwytać za skórę, a tak to za obrożem jest mi go łatwiej złapać i na przykład trochę doprowadzić, jak biega tak sobie u nas luzem. No, dobra. Jadę. Obroża dla Astona jest jeszcze trochę za szeroka, w sensie regulacji, więc dobrze, że nie wzięłam takiej innej, zwykle zapinanej. Dzieci jeżdżą na rowerach. Laurka, zjedź na bok, bo rowerzyści jadą. I dzieciaczki już śmigają sobie w sandałkach. Laurka ma takie, fajne. Tylko nie na rowerek biegowy. Ale uparła się. Na biegówkę musi zakładać adidaski, żeby paluchów nie przytrzeć. Idziemy przebrać buty. Dobra? Bo się, wiecie, podwijają, tak? Jak to... Ten, przebierzemy buciki. Co? Sprawdzasz, czy siedzisz? No musisz siedzieć na siodełku. Siedzisz? No kolorową masz, ładną. Pod kolor butów. Kupiłam linkę, to mówiłam, bo on ciągnie. Jedź. Odsuń się od huśtawki. Odsuń się, weź się z tym kijem. O Jezu, Antoś, musisz być taki dokuczliwy. Jezus, jak komary tną. Idziemy do domu. Trzeba się spryskać, a nie wiem, gdzie jest ten spray. W torbie gdzieś. O matko. 21. Antek, na górę rozbierać się do kąpieli. Lać wodę do wanny. Już! Poszedł won. Idź. Ty, panie. Kurde, komary mnie gryzą, Laura. Idziemy do domu. Ach, śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd, że on zasnął, a nie ty.